Szczęść Boże, witam w programie Polski Punkt Widzenia. A dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam panie redaktorze, witam wszystkich telewidzów Telewizji Trwam. Panie ministrze, dzisiaj będziemy mówili o sprawach związanych z drugim członem ministerstwa, którym pan kieruje, czyli o budownictwie, konkretnie o budownictwie mieszkaniowym. Piątek, 3 czerwca to ważny dzień, bo przedstawiliście państwo razem z premier Beatą Szydło założenia programu Mieszkanie Plus. Na początek zapytam, nazwa nieprzypadkowa nawiązująca do programu 500+, Rodzina 500+, nie jest tak, to przypadek, program, tak? Program 500+ to odniesienie się do tych kwestii, które dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla Polaków przede wszystkim są dzisiaj najważniejsze. Dzisiaj rodzina, dzisiaj mieszkanie, dzisiaj gospodarka, dzisiaj rozwój. To są te fundamentalne, zasadnicze elementy naszego programu. Dzisiaj edukacja, dzisiaj zdrowie. To jest wszystko to, co dotyczy dzisiaj Polaków. Bardzo się cieszę, że dane mi było. Miałem zaszczyt z panią premier ogłaszać projekt, założenia do projektu, ale projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego. Projekt narodowego. Dokument, nawet ten, który ma pan minister, ta wersja, ona jest dość obszerna. Tak, tak, bo to jest część analityczna, właśnie, ale też i część, w której proponowane są różnorakie rozwiązania. My dzisiaj mówiliśmy z panią premier o trzech zasadniczych no właśnie, elementach panie premierze, programu. Panie ministrze, te najważniejsze elementy, byśmy przypomnieli widzą, bo... Dziękuję za awans, panie redaktorze. Dzisiaj występowałem z panią premier i niech tak zostanie, zawsze z panią premier, minister Andrzej Adamczyk. Tak. Otóż tak, dzisiaj mówiliśmy o tym, że program ten dedykujemy wszystkim Polakom. Program tym dedykujemy zwłaszcza tym Polakom, których nie stać na zakup mieszkania, którzy nie mają zdolności kredytowej, których nie stać na wynajem mieszkania, chociażby na rynku komercyjnym. Panie ministrze, wszystkim, kolei, czyli nie tylko młodym, bo czasami wszystkim, takie... panie redaktorze, to jest program dla wszystkich Polaków. Oczywiście szczególnie dedykujemy tym, którzy, jak powiedziałem, mają dochody, które nie pozwalają im skorzystać z dobrodziejstwa mieszkań komunalnych, ale mają zbyt małe dochody, żeby uzyskać zdolność kredytową. Szacujemy, że to jest około 40% polskich rodzin, panie redaktorze. Zresztą wielokrotnie mieliśmy okazję mówić o tym problemie, mówię o politykach, posłach Prawa i Sprawiedliwości. Sam wielokrotnie brałem udział w debatach w Telewizji Trwam, w Radiu Maryja. Wielokrotnie zwracano na to uwagę. Problem mieszkań w Polsce jest problemem nierozwiązanym. Przypomnę 19 postulat Solidarności, postulat sierpniowy Solidarności, bo to 19 mieszkania. O paradoksie. Mija 36 lat od porozumień sierpniowych i ten postulat do tej pory nie jest spełniony. Pewien chichot historii. Oczywiście część społeczeństwa, ta nieduża, może mówić o tym, że tak, postulat został spełniony, mogę kupić mieszkanie, stać mnie na to. No tak, jak nie stać, to mogę i kilka kupić. Ale mówi tak, ale mówi to tylko mniejsza część polskiego społeczeństwa. My dzisiaj chcemy rozwiązać problem deficytu mieszkaniowego w Polsce. To jest problem, który ma kardynalne znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i wręcz, odważę się powiedzieć, istnienie państwa. Bo przecież wiemy, panie redaktorze, że jak nie ma gniazd, nie ma piskląt. A my chcemy zrobić wszystko, żeby te gniazda, żeby te mieszkania, były pełne piskląt, żeby te mieszkania były pełne dzieci, żeby te mieszkania też adresowane były do tych, którzy mają ponad 50 lat. Bo przecież są tacy ludzie, którzy też liczą na to, że będą mogli zamieszkać w godziwych warunkach. I tutaj proponujemy rozwiązanie nietuzinkowe, o tym za chwilę zapewne powiem. Właśnie, czyli ta pierwsza cecha, mieszkanie dla wszystkich, takie możemy nazwać. Tak, że nikt nie będzie wyłączony, prawda, z tego programu. Znaczy, na pewno będzie trzeba jakby uzbroić się w cierpliwość. No tak, tak, ale w tym sensie, że nikt nie będzie a priori, prawda? Nie wyłączamy nikogo. Nie wyłączamy nikogo. Proponujemy też rozwiązania w zakresie wsparcia samorządów.
bo program nasz jest programem takim podstawowym, trójczłonowym. Proponujemy wsparcie samorządów w realizacji budownictwa społecznego. Mamy tutaj na myśli mieszkania komunalne, mamy tutaj na myśli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W dalszym ciągu chcemy utrzymać, wesprzeć, zwiększyć wsparcie, ale to już bezpośrednio finansowe z budżetu dla budownictwa społecznego. Chcemy pomóc gminom budować mieszkania komunalne. To jest działanie niezbędne. Chcemy wesprzeć gminy środkami finansowymi. Proponujemy także takie wydzielone rachunki mieszkaniowe, gdzie Polacy będą mogli oszczędzać, odkładać określone kwoty, a te oszczędności co roku będą gratyfikowane dodatkowym takim bonusem, czyli dodatkową premią kierowaną z budżetu państwa. Ten program włączymy od 2018 roku. Ale ten podstawowy program z części całego projektu Mieszkanie Plus, program, który dedykowany jest, tak jak mówię, tym, którzy chcieliby mieszkać godziwie, a dzisiaj nie są w stanie. To program realizowany za przyczyną i przy wykorzystaniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego. Powołamy go ustawą. Właśnie, panie ministrze, a co będzie się składało na ten fundusz, bo pan mówił dzisiaj na konferencji prasowej, podkreślał pan, że jest to program, na który budżet nie będzie musiał wykładać miliardów złotych, a takie oskarżenia padały wczoraj, czy przedwczoraj, czy parę miesięcy temu, czy podczas kampanii, że proponuje Prawo i Sprawiedliwość program mieszkaniowy, który no, rozwali budżet jeszcze bardziej niż program Rodzina 500+, bo to będą ciężkie miliardy, które trzeba będzie wydać na budowę mieszkań. Stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem. Jak stworzyć program mieszkaniowy, nie dysponując kwotami z budżetu państwa? Państwo posiada wiele zasobów. Państwo posiada zasoby ziemskie, państwo posiada nieruchomości. My te nieruchomości chcemy wykorzystać. Te nieruchomości powinny pracować na przyszłe pokolenia. Uznaliśmy, że to będzie właściwe ich wykorzystanie. Co się dzieje? Powołujemy Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Do niego kierujemy nieruchomości. Nieruchomości, które pragniemy zabudować, przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe, inne nieruchomości, które będą wykorzystane przez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Dopuszczamy sprzedaż nieruchomości, żeby pozyskać środki finansowe na budowę mieszkań. Dopuszczamy emisję różnego rodzaju obligacji, pozyskiwanie różnorakich instrumentów finansowych, kredytów, instrumentów finansowych, które pozwolą nam również znaleźć środki na budowę. I tak jak powiedziałem, jak powiedzieliśmy tutaj, pan potwierdził, te kwoty, tutaj nie ma żadnych kwot budżetowych. Tutaj są kwoty, które, tutaj są środki finansowe, które powstają na skutek pozytywnych operacji wewnątrz funduszu, Narodowego Funduszu Mieszkaniowego. I teraz Narodowy Fundusz Mieszkaniowy posiada nieruchomości, na których można budować domy. A to newralgiczna kwestia, bo nieruchomości są bardzo drogie. Oczywiście, że tak. Miastach. Posiada środki finansowe. I teraz pytanie, pan redaktor mówi w dużych miastach, pytanie, gdzie będziemy budowali? Wszędzie tam, gdzie te budowy będą potrzebne. Jeżeli nie ma nieruchomości Skarbu Państwa, będziemy starali się wejść we współpracę z samorządami. Jeżeli by to nie przyniosło efektów, będziemy szukali innych form zaspokojenia głodu mieszkaniowego. Będziemy ten program chcieli inaczej. Ten program będzie realizowany we wszystkich miejscach w kraju. Nikt nie zostanie wyłączony. Tak jak ten spośród obywateli, kto aspiruje do tego programu, jak i żaden z obywateli, który nie będzie wyłączony ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Program powszechny, program dostępny dla wszystkich i co ważne też chciałem powiedzieć, program, który nie uderza w deweloperów, program, który nie wchodzi w ten zakres kompetencji deweloperów. Dzisiaj chcemy budować mieszkanie o średnim standardzie, mieszkanie, które powinno zaspokoić te podstawowe potrzeby. To nie jest mieszkanie, nie będzie mieszkanie o
wysokim, bardzo wysokim standardzie, mieszkanie luksusowe, czyli te niech budują deweloperzy. Czyli te przepisy deweloperskie, one się nie zmienią. Deweloperzy będą sobie działali, jak mogli budować mieszkania, działać tak, jak działają. Jeżeli ktoś posiada środki finansowe, możliwości podjęcia kredytu, to może kupić u dewelopera mieszkanie i zapewne to uczyni, bo nie będzie chciał mieszkania, które realizuje się w programie Mieszkanie Plus. Dzisiaj zakładamy i będziemy chcieli to zrealizować cenę metra kwadratowego tego mieszkania od 2500 wzwyż, bez ceny nieruchomości, bez koszty obsługi, nie wliczając to, jeżeli będą koszty obsługi środków finansowych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia. To jest też niezmiernie ważne. My chcemy budować tanio. Chcemy doprowadzić do tego, żeby obniżyć koszty budowy, bo będziemy mieli kilka projektów tychże domów mieszkalnych, wielomieszkalnych, wielokondygnacyjnych. Chcemy, żeby one były ładne. Chcemy, żeby one były, żeby cieszyły tych, którzy mieszkają w nich, ale także i tych, którzy będą żyli w ich sąsiedztwie. To będą obiekty stypizowane. Tam chcemy doprowadzić do tego, żeby w całej Polsce budowano budynki, w których będzie chociażby 6 rodzajów stolarki okiennej, czy 8 rodzajów stolarki okiennej, będzie kilka rodzajów stolarki drzwiowej, będą podobne elementy niezbędne do budowy konstrukcji tego budynku. Przez to pomniejszymy koszty budowy, bo Narodowy Operator Mieszkaniowy, który zostanie powołany z mocy ustawy i będzie w imieniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego bezpośrednio realizował te budowy, będzie ogłaszał przetarg nieograniczony albo ograniczony ze wskazaniem, że kupujemy materiały produkowane w Polsce, to będzie nam wolno zrobić, przez firmy działające w Polsce. Więc tutaj będziemy chcieli pobudzić nasz przemysł budowlany, rzeczywiście, że tak. Przez takie stypizowanie elementów, które służą do budowy domu, obniżamy jego wartość. Poprzez to, że będzie kilka projektów technicznych, które będziemy adoptowali do warunków miejscowych, obniżamy koszty przygotowania tejże inwestycji. Przygotowujemy kodeks urbanistyczno-budowlany, który zostanie złożony pod koniec roku do Rady Ministrów. Mam nadzieję, że Rada Ministrów przyjmie tenże kodeks urbanistyczno-budowlany. Dzięki temu uproszczą się procedury. Dzięki temu doprowadzimy do tego, że będziemy mogli budować w miarę szybko, ale też niedrogo. Ale skoro cena metra kwadratowego mieszkania, od niej wychodzi czynsz. Od niej wychodzi czynsz z dojściem do własności, bo my proponujemy dwa rodzaje najmu. Najem. Dzisiaj nasz obywatel nie musi być właścicielem mieszkania. To on zdecyduje, czy chce to mieszkanie wynajmować z myślą o dojściu do własności, czy chce to mieszkanie kupić, czy chce tylko w tym mieszkaniu mieszkać. Ja przypomnę, że w Polsce najem to jest tylko komercyjny, to jest tylko 4% wszystkich form, znaczy to jest 4% form zamieszkiwania w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych. Czy ten najem, bo ten najem też jest drogi, więc jak ktoś ma płacić duży czynsz, powiedzmy ten za wynajem, to bardziej mu się może kalkulować nawet kredyt, bo mniej więcej taką samą kwotę będzie płacił. No tak, panie redaktorze, a my tutaj proponujemy najem niski, od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Ten najem pozwoli normalnie żyć i każdy z tych, którzy będą zamieszkiwali czy obejmowali to mieszkanie do zamieszkania, zdecyduje, czy zechce tylko i wyłącznie wynajmować to mieszkanie, czy zechce jeszcze płacić ratę kapitałową, niezbyt wysoką, bo to będzie jakieś 20% więcej od tych cen najmu. Będzie płacił ratę kapitałową wraz z czynszem. No i oczywiście do tego jeszcze koszty eksploatacji, bo tutaj należy pamiętać, że koszty eksploatacji są jeszcze dodatkowym obciążeniem.
Więc proponujemy tutaj takie rozwiązania. W Polsce no, różne szacunki, różne tam padają liczby. Niektórzy mówią, że brakuje 500 000 mieszkań, i nawet, że 1 000 000. Ale czy jakiś pułap pan sobie stawia, powiedzmy, że w ramach tego programu, nie wiem, za 10 lat ileś mieszkań powinno powstać? Panie redaktorze, mam marzenia. Też stąpam po ziemi twardo. Mogę powiedzieć, że doświadczenie podpowiada spokojnie, bez emocji, ale jesteśmy w stanie i damy radę zrobić to tak, że kiedy zaspokoimy ten podstawowy głód mieszkaniowy, zrealizujemy to zadanie polegające na tym, że wreszcie ci, którzy dzisiaj nie są w stanie ustawić się do żadnej kolejki, bo nie mają szans na zakup mieszkania, bo wiedzą, tak, że tego nie mogą zrobić. Nikt im nie da kredytu, nie mają własnych środków. Nikt im nie da kredytu, nie mają tyle dochodów, na przykład mają troje dzieci, nie mają tyle dochodów, żeby wynająć mieszkanie na rynku, w systemie komercyjnym. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ci ludzie w szczególności, żeby cieszyli się normalnymi warunkami życia, żeby nie myśleli, nie rozważali, wyjeżdżam za granicę, czy zostaję w Polsce, żeby chcieli tutaj zostać. Jeżeli my ten pierwszy etap zrealizujemy, to przecież program nie jest rozpisany w czasie tylko na 2, 3, 4 czy 5 lat. Zdaję sobie z tego sprawę, że będziemy chcieli zabezpieczyć godne warunki życia tym, którzy dzisiaj żyją, można powiedzieć, w substandardzie. Co to oznacza? A to oznacza, że często stan techniczny tych mieszkań, często wyposażenie mieszkań, w których mieszkają Polacy, jest dramatyczny. I też będą chcieli oni zmienić mieszkanie na takie, które stwarza godne warunki do życia. I zdaję sobie z tego sprawę, że w tym drugim etapie będziemy dalej realizowali te przedsięwzięcia mieszkaniowe. No jak to z gospodarką mieszkaniową? No program musi być wieloletni, prawda? No bo to się zdecydowanie w rok czy dwa... tak, na 5, 10, 15 lat. I tutaj zakładamy, że ten program będzie normalnie funkcjonował. Chcemy stworzyć efekt synergii poprzez współpracę z samorządami. Chcemy wejść we współpracę z samorządami. Samorządy nie będą musiały obciążać swoich budżetów, bo jeżeli zwrócą się do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego i wyobrażam sobie to tak, proponują, mamy działkę, na której fundusz mógłby wybudować mieszkanie. Mamy działkę uzbrojoną z dostępem. Wybudujcie dom 40, znaczy dom wielokondygnacyjny z 40, na przykład z 40 mieszkaniami. Podzielmy się tak, że gmina obejmuje proporcjonalnie do wkładu, czyli do wartości nieruchomości tej działki, na której budowany jest dom, powiedzmy sobie 10 mieszkań, 30 mieszkań. 30 mieszkaniami operuje Narodowy Fundusz Mieszkaniowy i zgodnie z naszymi zasadami wynajmuje tym, którzy dzisiaj w ocenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego mają największą ilość punktów i powinni w pierwszej kolejności zostać zabezpieczeni, jeżeli chodzi o mieszkanie, a gmina sobie te 10 mieszkań przeznacza na tą działalność statutową, obowiązkową zabezpieczenia mieszkań dla swoich mieszkańców. Mówię chociażby o małej gminie, prawda, gdzie często... Ale to myślę, to będzie atrakcyjnie też i dla dużych gmin, bo zawsze ale jednak... Ale rzeczywiście i dla dużych miast również. Zostaną... Ja podaję ten przykład mikry, prawda. Mhm. Pieniądze zostają w budżecie, nie obciążają budżetu gminy długiem. Wszyscy są, panie redaktorze, zadowoleni. A najbardziej mieszkańcy. A najbardziej mieszkańcy. Co chciałem jeszcze tutaj dodać, co jest niezmiernie ważne, o czym musimy powiedzieć. Polska dzisiaj w statystykach jest na szarym końcu. Dzisiaj Polska na 27 państw Unii Europejskiej zajmuje ostatnie miejsce w ilości mieszkań na 1000 mieszkańców, panie redaktorze. To jest prawda. Dzisiaj Polska, która wydaje się być w centrum Europy, w polityce mieszkaniowej jest na szarym końcu. Odstajemy od całej Europy. Dzisiaj w Polsce część, jeszcze raz powtarzam, 40% bez mała rodzin, tak się szacuje, nie ma szans na zakup mieszkania. My musimy te proporcje zmienić. My je zmienimy. Jestem przekonany, że damy radę i co do tego nikt, myślę, nie ma żadnej wątpliwości. Z pomocą opatrzności, ale przy dobrej organizacji tutaj, tu i teraz i w przyszłości jesteśmy w stanie ten program zrealizować. We Francji, w Niemczech, w Skandynawii realizowano program wsparcia mieszkaniowego.
Tam często przeznaczano środki budżetowe, żeby wspierać budownictwo, chociażby w Hiszpanii, w Portugalii, budownictwo dla mieszkańców. U nas, miejmy nadzieję, będzie jeszcze lepiej. Musimy niestety kończyć, ale tym optymistycznym akcentem, tą zapowiedzią pana ministra, że będziemy się pieli w górę tej statystyki, kończymy. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie ministrze. Ja tak już uprzedzając, mam nadzieję, że za jakiś czas znowu będziemy mogli porozmawiać nie tylko o sprawach mieszkaniowych, ale na pewno i o nich. Mam nadzieję, dziękuję. Że niebawem. Tak. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był pan minister Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury i budownictwa. Państwu dziękujemy za uwagę. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem.